Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić ciasto oparte na czekoladowym biszkopcie przekładane dżemem oraz z lekkim kremem. Na początku przygotowałam sobie biszkop czekoladowy. Jak go zrobić, na pewno znajdziecie na moim kanale. Wyświetli Wam się teraz w prawym górnym rogu. A dokładne proporcje na ten akurat biszkop zamieszczę Wam w opisie tego filmu. Od biszkoptu odkrajam dosyć sporą górkę, tak aby zostało mi mniej więcej 2 cm ciasta. Biszkop możemy odłożyć na chwilę na bok. Teraz zaczniemy przygotowywać krem. 10 g żelatyny zalałam sobie wcześniej 80 ml wody i odstawiłam do napęcznienia na 10 minut. Po tym czasie żelatyna ładnie napęczniała. Możemy ją rozpuścić w mikrofonie. Gdy mamy rozpuszczoną żelatynę, możemy zacząć ubijać krem. 500 ml śmietanki 30 lub 36% dokładnie ubijamy do momentu powstania sztywnej piany. Pamiętajcie, aby wszystkie składniki oprócz żelatyny były prosto z lodówki. I do śmietanki dodajemy 300 g twarogu sernikowego mielonego, 200 g jogurtu naturalnego. U mnie był nieco rzadszy niż taki standardowy. Wy możecie użyć takiego bardzo gęstego. I na końcu dodajemy około 300 ml mleka skondensowanego. Ilość możemy zmieniać w zależności od tego, jak bardzo słodki krem chcemy uzyskać. Do lekko przystygniętej żelatyny przelewamy trochę masy i mieszamy szpatułką lub łyżką. Jeżeli Wasza masa będzie gęstsza, możecie przełożyć również krem łyżką. Żelatynę przelewamy do dużej miski z kremem i całość mieszamy. Jeżeli masa będzie za rzadka, można ją wstawić na chwilę do lodówki. I biszkopt układamy w foremce, w której wcześniej go piekliśmy. Jeżeli nie macie takiej zdejmowanej jak ja, wystarczy, że po prostu wyłożycie do środka biszkopt. Biszkop dokładnie nasączam mlekiem. Na nasączony biszkop wykładamy jakiś kwaśny dżem. U mnie to było 270 g dżemu o smaku owoców leśnych. Najlepiej, aby dżem był w miarę gęsty. Pamiętajcie, że dokładną gramaturę macie w opisie tego filmu. Na dżem wykładamy krem i wkładamy do lodówki. Gdy krem się zetnie, możemy zacząć ozdobić nasze ciasto. Ja do tego celu użyłam 50 g czekolady mlecznej rozpuszczonej z 1 łyżką oleju. Dokładnie to samo zrobiłam z gorzką czekoladą. Całość polewałam za pomocą łyżki, tworząc cienkie paseczki od góry, na zmianę czekoladą mleczną i później gorzką. Ciasto wstawiamy do lodówki dosłownie na 5 minut, ponieważ czekolada praktycznie od razu się zepnie. Ciasto jest naprawdę pyszne, wilgotne i orzeźwiające.